W sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jaworze odbyła się konferencja poświęcona przekazaniu społeczności lokalnej informacji o rozpoczęciu realizacji projektu Jaworowi Ludzie, co wy tu robicie? Budujemy między nami internetowe mosty. Do projektu zgodnie z założeniami zostało zakwalifikowanych 15 gospodarstw osób niepełnosprawnych i 15 gospodarstw rodzin zastępczych z powiatu jaworskiego. W pierwszych dniach marca w domach uczestników zostały zainstalowane laptopy wraz z urządzeniem wielofunkcyjnym, to znaczy ksero, drukarka i skaner. Program ten współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Na konferencji obecni byli starosta powiatu jaworskiego Stanisław Laskowski oraz wicestarosta Michał Lenkiewicz, a także przedstawiciele burmistrza Jawora i stowarzyszenia wspierającego osoby niepełnosprawne Integracja z Bolkowa, a także prezesi związków emerytów, rencistów i inwalidów w Bolkowie i Jaworze oraz członkowie zakwalifikowanych do udziału w projekcie gospodarstw domowych. Konferencję utworzyła przygotowana przez koordynatora projektu prezentacja poświęcona celom, zadaniom, rezultatom oraz harmonogramowi realizacji projektu. Zaprezentowano także uczestnikom konferencji krótki materiał filmowy zarejestrowany w trakcie montowania sprzętu komputerowego w domach uczestników w dniach 4-5 marca bieżącego roku. Starosta wręczył przedstawicielom gospodarstw domowych zakwalifikowanych do udziału w projekcie myszy komputerowe wraz z symbolicznym kuponem na sprzęt komputerowy, darmowy dostęp do internetu oraz szkolenia w ramach projektu. Jest to kolejny projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Projekt współfinansowany ze środków unijnych. Cieszę się, że kolejna grupa osób niepełnosprawnych, ale również i rodzin zastępczych mogła uczestniczyć w tym projekcie, którego głównym celem jest zaopatrzenie osób, które przystąpiły do tego projektu, sprzęt komputerowy, a poprzez te urządzenia dostęp do świata zewnętrznego, poprzez internet, komunikacja z najbliższymi, z rodziną, z bliskimi. Jestem przekonany, że udział w szkoleniu, jak później również możliwość korzystania z tego sprzętu, który został zakupiony w ramach tego projektu, na pewno poprawi normalne życie w dobie dzisiejszej technologii. Na zakończenie spotkania przedstawiono uczestnikom kolejne etapy realizacji projektu oraz umówiono z uczestnikami zagadnienia organizacyjno-prawne związane z zasadami korzystania z użyczonego im sprzętu komputerowego. Przyszła do mnie do domu bardzo wielka radość, a tą radością jest właśnie ten laptop, który może po prostu nigdy nie było mi go na niego stać, bo nie było mnie stać, nie, no bo jestem już wiekowa, jestem schorowana, no i trzeba po prostu na leki wydać. No pomoże mi to w komunikacji, po prostu no mam bardzo dużo przyjaciół, bo mam bardzo dużo przyjaciół, no to my dzwonimy sobie telefonicznie, no ale też to koszt wychodzi. No ale w to jak już tak dobrze dojdę do tego, że będę umiała, no to będę się bardzo cieszyć, no chyba, no nie wiem jaka ta radość będzie, no będę skakać do góry. Bardzo, bardzo się cieszę. To mnie pozwolę, to przede wszystkim podstawowa pomoc dla mnie będzie tego typu, że będę mógł spokojnie z synem rozmawiać i z jednym i z drugim. Nie ma ich w Jaworze, bo swojej edukacji podjęli pracę, jedna za granicą i to na drugim kontynencie w Toronto. To jest podstawa taka, a druga część to jest to, że można korespondencyjnie też rozmawiać poprzez Onet czy wirtualną Polskę, udzielać informacji z innymi ludźmi, nawiązywać kontakty, poszerzać horyzonty międzyludzkie. Nowe urządzenie w domu, będzie radość, na pewno się będzie cieszył, to mój wnusiu. No, chodzi do szkoły, to będzie już miał osobisty sprzęt do dyspozycji. Na pewno tak, przyda się w nauce i w zabawie, bo no fakt, że za dużo komputerów, to, za dużo siedzenia przy komputerze to też jest źle, ale damy radę połączyć przyjemne z pożytecznym, że po prostu no przyda się. Jeszcze w tym miesiącu gospodarstwa domowe zostaną podłączone do internetu, a ich uczestnicy przejdą szkolenia w zakresie obsługi internetu i komputerów.